Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Medieval 2 Total War. Witajcie. Dobra, słuchajcie, cóż tutaj ostatnio się wydarzyło, mianowicie zostałem zdradzony przez papieża. Papież sobie tutaj wylądował swoją armią i chciał pójść mi na Saragosę. Na szczęście moja armia rozwaliła armię przeciwnika. Znaczy, wyciągnąłem troszkę garnizonów z Leon, troszkę garnizonów z Toledo. Stworzyłem kilka nowych oddziałów, no i ruszyliśmy na papieża. Doszło do dosyć sporej bitwy gdzieś tutaj w tym rejonie. Armia papieska została rozbita. Poszło całkiem nieźle, całkiem sprawnie. No ale co się później wydarzyło? Następnie zostałem zaatakowany przez Francję. No i teraz tutaj nasza armia podąża w stronę Tuluzy. A tutaj w Afryce Północnej kolejna nasza armia, która tutaj się będzie powoli formowała, będzie uderzała w stronę Tunisu. Okej, tak więc skopiowanie tutaj wygląda. Tu jeszcze nasza flota może zaatakować flotę francuską, która blokuje nam port. Oczywiście zniszczmy ich jak najbardziej. Oni się gdzieś tam wycofali, tego myślę sobie, że popłyniemy za nimi. O, są. Dobra. To jest nasz zabójca. Chcę, żeby ten nasz zabójca zabił ich zabójcę. Subujemy. Mam nadzieję, że ta akcja się uda. Wówczas będzie dosyć miło. Ogólnie sytuacja nam się poprawi. Ponieważ ten zabójca troszkę mnie niepokoi. No ale oczywiście zamach się nie udał. Wąż popędził za szczurem. No cóż, czasem tak bywa. Oni tutaj nie posiadają. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Teraz z naszym drugim zabójcą. Mam nadzieję, że tym razem akcja się powiedzie. No ale cóż. Patrol. O nie! Ślepy zaułek. Dobra, już wiem, co się stanie. O właśnie, co się stanie. Dobra, nasz zabójca zginął. Straciłem zabójcę, no niestety. Czasem i tak bywa. Dobra, tu jest nasza armia, która podąża sobie na Tuluzę. Wy tutaj sobie stańcie. I następujące siły dostaną tutaj do was przydzielone. Dobra, mianowicie... Okej, mniej więcej takie siły. Dobra, my tutaj sobie jeszcze troszkę wojsk zrekrutujemy. Tak w razie czego, dobra. No i wy idziecie prosto na Tuluzę. Tutaj nasz zabójca będzie zapewniał rozpoznanie. Dobra, co oni tu mają? Nic właściwie, jeden oddział, przynajmniej z tego co wiem na ten temat. Na razie. Tutaj mamy w Marrakeszu małą zarazę jeszcze. To także pozostałość po poprzednim odcinku. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. No ten tutaj mediolański kupiec próbuje ciągle naszego przekupić. Mam nadzieję, że mu się to nie powiedzie. O, dobra. Przyjął naszą kontrofertę. I sam został wysiudany z interesu. Teraz przyszedł tutaj gościu z Portugalii, portugalski kupiec. Mam nadzieję, że nas też nie da się omamić. Ua, dobra, przekupił nas. No niestety nie wyszło. Dobra, ale słuchajcie, to nie było jakieś super mega ważne miejsce. O, wykryto agenta sycylijskiego. Tutaj, tak? Dobra, nasza armia tutaj sobie pięknie podąża. O, oni... Trochę mają. Mamy tutaj spieszonych rycerzy normandzkich. Ale też właściwie nie mają za dużo jednostek. Tutaj mam troszkę chłopów, troszkę łuczników. Dobra, powinniśmy dać sobie tutaj radę z przeciwnikiem. Dobra. Okej. Dobra, jesteśmy jednym z najbogatszych państw obecnie. Dobra, tam, nie płaczcie. Dobra, tutaj jest nasza flota. Niszczymy tą flotę francuską. Dobra, w takim razie, tu też jest francuska flota.
Pojedyncze statki francuskie. O, tutaj nasz zdobyła sieć kopalni. Bardzo dobrze. Zróbmy tutaj sobie teraz nawadnianie. Okej, tutaj nam się zwerbowały jednostki. Bardzo dobrze. Dobra. Teraz tak. Ready, my sultan. Co tu słychać? Czemu tu takie niepokoje są? Dobra, zwerbujmy tutaj jeszcze dwa oddziały. Okej. Dobra. Teraz tak, ty mój drogi idziesz tutaj. Oni tam właściwie nic nie mają. Dobra, my tutaj sobie wyciśniemy na Turuzę. Twardo. Tutaj nic nie budujemy. Czemu? A, nie stać nas na rozbudowanie tego. Okej. Dobra, doradzaliście mi, żebym tutaj zbudował... przemienił to na miasto. Wiecie co, jeszcze nie. Na razie sobie to zostawmy. Co prawda jest możliwość. Algieru na pewno nie zmienię na miasto, a co do Grenady jeszcze się zastanowię. Dobra. Ty mój drogi. Your plan, great sultan. Dobra, zajmij się wherever tym. You will, sultan. Paving the way for new trade. Dobra, lecimy dalej, zobaczymy. O, jeszcze w Timbuktu nic nie budujemy. O, smutno, ale zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Dobra. Misja zamachu, król Sancho. A, tu oni są. Okej. Tego króla trzeba byłoby zlikwidować. No, na początku myślę, że tego typka. A co oni tu mają? Dobra, niewiele. Zaatakujmy. Dobra, zróbmy sobie tak. Ten tutaj talan jest awaryjny. Dobra, rozpocznijmy obleganie. Ile tu? 8. No dobra. Będziemy tutaj ich oblegać. Zobaczymy, co się wydarzy. Dojrzewanie, pięknie. Bardzo dobrze. W naszej stolicy. Okej, no i ty młodzieńcze, pojedziesz tutaj. Tu są dosyć silne. Sporo naszych oddziałów tutaj jest. Dobra. Teraz tak, tu Balshisha. Budujemy tu. Możemy budować już naszych kuszników, którzy są nieco lepsi od naszych łuczników pustyni. Dobra, tu sobie zbudujemy kowala. Okej. Dobra. W takim razie... Wy tutaj... oni tutaj ostro zainwestowali w jednostki, jak widzę. Czy my im tutaj możemy coś sabotnąć? No niewiele. Dobra, nie ma sensu za bardzo. Dobra, ty możesz pójść sobie tam, zobaczyć co tutaj słychać. To jest dalej Tunis. Dobra. Okej. Tutaj nie nas nie stać. Dobra, lecimy z następną turą. A, dobra, tych tutaj zaatakowaliśmy. Przecudownie, dobra. Dobra, zapomniałem troszkę o tej flocie. O, oni tutaj Pampelunę zaczęli oblegać. Hiszpanię. No i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. W sumie, gdyby Hiszpania zajęła tą Pampelunę... O, mocno tutaj Hiszpanie przywalili. Dobra, myślę, że czas zwerbować jakąś armię, przynajmniej wysłać armię naszą. Mniej więcej tutaj pod Pampelunę. Myślę, że to się może nam opłacać. Dobra, weźmy tak. Dobra, mniej więcej takie siły. Czy stąd tutaj coś jeszcze mogę liczyć? Ale stąd na pewno mogę liczyć. Dobra, wy tu, połączyć się. Dobra, idziemy na tą stronę. Dobra, relacje polepszone z Portugalią, to mnie bardzo cieszy. Dobra, tutaj mamy pałac zarządcy w Kordobie. W takim razie, co my tu możemy zbudować? Wielki meczet. Wieże z balistami. To może być niezłe. Straż miejska?
Dobra, całkiem niezłe oddziały. Dobra, w takim razie zróbmy tu sobie wielki bazar. Wielki bazar może się nam tutaj przydać w Marrakeszu. A, zbudujmy cały Marrakesz. Tu uzupełniamy straty. Dobra, zaraz została zażegnana na szczęście w Marrakeszu. Czekajcie, popełniłem pewien błąd. Zamknąłem to, czego nie miałem zamykać. Dobra, tu możemy to lub to. Dobra, chwila. Tu nam się buduje. Tu nam się buduje. Tu się nam nie buduje. Dobra, to zbudujmy to. W Toledo. W Toledo na razie nic nie możemy. W Leonie też nic na razie nie możemy. Hajsu trochę nam brakuje. W takim razie, dobra. Dobra, zostawmy to tak. Okej. Okej, 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 dobra. Wy tutaj wpłynąć. Wy tu uzupełnić straty. Bardzo dobrze. Tutaj oblegamy. Okej. O, ci tu armię wyprowadzili. Patrzcie ich. Patrzcie ich, jacy dzielni wojacy. Dobra, słuchajcie, atakujemy dziadów. Zaatakujmy nocą. To myślę, że to powinno zwiększyć nasze szanse. Zróbmy sobie małą nocną bitwę. Dobra, słuchajcie, to sobie szybko save'nę. I myślę, że... A, save'nijmy to tutaj. Dobra. No i stoczmy tą bitwę. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z moim planem. Zadamy śmiertelny cios armii sycylijskiej. Wyrżniemy ich co do nogi. W polu. Myślę, że to jest dobry pomysł. Dobry pomysł. Dobra, rozpocznijmy rozmieszczanie sił. Okej. Dobra, w takim razie wszystkie nasze siły. Oczywiście tryb obronny. Troszkę z tyłu ich ustawmy. Dobra, w pierwszej linii oczywiście nasza dzielna piechota. Dobra, nasze oddziały piechoty. Za nimi oddziały łuczników. Okej, i nasza kawaleria, która zada śmiertelny cios wrogiej armii. I nasz generał, który ustawi się tutaj. A, tu jeszcze mamy nasze wielbłądy. Oddziały wielbłądów, które tutaj na skrzydle razem z naszą kawalerią. Dobra, słuchajcie, jeszcze wyłączmy tutaj ten tryb ucieczki w razie czego. Dobra, zastosujmy normalną amunicję. Zobaczymy. Dobra. Okej, dobra, rozpoczynamy. Rozpoczynamy bitwę. Aha, oni się ustawili z tamtej strony bardziej. Dobra, wy jako jeden oddział. Dobra, ustawiamy się tutaj, biegiem panowie. Wy. Was też sobie zrobimy jako jeden oddział. Was ustawmy sobie tutaj. Galopem. Galopem pędzimy. Dobra, to jest nasza dzielna armia, której zadaniem oczywiście będzie rozwalić siły przeciwnika, które są tutaj. Słuchajcie, oni niczym takim tutaj nie dysponują, z czym byśmy nie mieli sobie dać rady. Dobra, słuchajcie. Dobra, wy tutaj na razie, na skrzydło, dziadom wjechać, ostro. Ostro się nie opieprzać. Teraz tak. To jest nasza armia. Okej. Dobra, słuchajcie, robimy następujący miks. Włączę typ ucieczki. Otóż tak, wy zaatakujcie tych. Wy zaatakujcie tych, a wy zaatakujcie tych. Następnie. Cała nasza piechota walcząca wręcz ustawi się tutaj. Biegiem, panowie. Przeciwnik podchodzi.
Co oni kombinują? Oni się tutaj ostro przegrupowują. Nie, pauza. Stop. Chodziło mi o samą tą piechotę. Dobra, wy ustawcie się tutaj. O, tutaj się ustawcie. Coś takiego, coś takiego. Oj, 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 dobra. Tutaj przeciwnik ostro zaczął ostrzał płonącymi strzałami. My jednak walimy tradycyjnymi, które są nieco bardziej celne. Okej. Okay. Dobra, ci tutaj coś będą chcieli przedsięwziąć. Dlatego tak, myślę sobie, wy uderzcie na nich, a wy uderzcie na nich. Dobra. Okej, wy uderzamy tutaj. Dobra, łucznicy powinni spieprzyć w tym momencie. Tak jest, pięknie. Dobra, na razie odwrót. Na razie się troszkę wycofać. Dobra, tutaj się już zaczęła rozruba na całego. Dobra, teraz uderzymy. W potężnym, skoncentrowanym uderzeniu. Tak jest, szarżą! Pauza. Teraz tak. Wy uderzyć na tych. Wy na tych. Wy na tych. Dobra. Okej, okay. Dobra, ich siły są w rozsypce. Dobra, bitwę wygrywamy. Wow, niezła jatka tu jest. Okej, dobra. Dobra, tych tutaj trzeba wyżnąć. Ilu ich tu zostało tak w ogóle? 41. No, zobaczymy, zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Dobra, wy na razie odwrót. Zresztą cała nasza kawaleria odwrót. Uderzyć tutaj. Znaczy skierować się tam na razie. Dobra, teraz robimy coś następującego. Moi drodzy. Enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Gonić ich. Gonić. Dobra, a wy uderzyć na tych. By się wycofać, powiedziałem. Czy wyraziłem się niewyraźnie?
No, niezła jazda, niezła jadka. Dobra, my tutaj robimy sobie małą rzeźnię z nimi. Tak jest, ładna szarża. Dobra, ci tutaj spanikowali po tej szarży. Dobra, dogonić ich i rozwalić. Dobra, teraz tak. Wy ich tu gonić. Okej. Okay. Co ja mam z wami zrobić? Dobra, wy tutaj nacierać na nich. Ci tutaj są pod niezłym ostrzałem naszych łuczników. Ich tu gonić, wy pogonić tych. Dobra, kontynuujmy. Wyrżnijmy wszystkich. Tak jest, rozwalmy ich. Moi drodzy łucznicy, proszę ja was bardzo, kurwa, skończcie strzelać. Tak jest, został schwytany wrogi generał. Dobra. Na razie sytuacja wygląda bardzo dobrze. Dobra, rozwaliliśmy ich. No cóż, troszkę straty niestety ponieśliśmy. Troszkę smutno, ale mam nadzieję, że zadaliśmy przeciwnikowi tuż gocący cios. Straciłem niespełna 300 ludzi, przeciwnik stracił ponad 500. Niezły wynik, niezły wynik. No ale mimo to zobaczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie w późniejszych bitwach. Dobra, stracić wszystkich. Okej. Dobra. Okej, tutaj przegrupowaliśmy nasze siły. Dobra, na pewno tak. Was wysyłamy. A, nie możecie już w tej turze nic zrobić, tak właściwie. Co? Dobra, zobaczmy, co oni tu mają. No, troszkę mają, troszkę mają. Normanccy rycerze. Ile tego tu jest? 4 oddziały. Słuchajcie, powinniśmy dać sobie z nimi radę. Dobra, tutaj sobie zakupmy to, to i dobra. Ewentualnie jeszcze jeden talan. Tak, w razie czego. W razie czego. Dobra. Dobra. Teraz tak, tutaj. Zrekrutujmy jeszcze troszkę wojsk, które tam wzmocnią tą naszą armię, która troszkę została osłabiona. Tu jest kolejna nasza armia. Okej, która pójdzie tutaj sklepać dupasy naszym wrogom. Tego kielem. Mam nadzieję, że ten zamach się powiedzie. Duże prawdopodobieństwo było. Ponad 70%. Mam nadzieję, że to wyjdzie jako tako. A nie, babsko nas zauważyło, dupa. Nie wyszło. Nie wyszło. Niestety nie wyszło. Nie poszło to zgodnie z moim planem, z moją myślą. Dobra. Okej. Dobra. Tak w ogóle, to ja myślę sobie, żeby te oddziały stąd... tyle. Przerzucić tutaj. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Dobra, słuchajcie, lecimy z kolejną turą. Zobaczymy, co się tu wydarzy. No cóż, wojna na całego. Na pewno się nie będziecie nudzić. Troszkę bitew jest, troszkę oblężeń jest. Sporo się dzieje, po prostu. Dobra, przyjmijmy gościa. Stworzono machinę czasu, dobra. Nie chce mi się tego czytać, powiem szczerze.
Miasto Cordoba się powiększyło. To jest bardzo dobra wiadomość dla mnie. Okej. Zamordowano mojego gościa. Mojego generała. O, wy gnoje. Czy ja tu mam jeszcze jakiegoś szlachcica? Sultan. Dobre pytanie. W sumie. Bo nas niestety... O, tu jest, dobra, ziomal. Ty tu pędzisz, żeby połączyć się z naszymi siłami. Dobra. Okej, tutaj dwie tury. Tu sobie podejdźcie. Ty, spróbuj zabić tego króla. Mam nadzieję, że ten zamach się powiedzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. I dupa. Wąż wolał szczura zamiast króla. Nawet się zrymowało. Wąż wolał szczura zamiast króla. No nieźle. Dobra, tutaj mamy bar Shisha. Shisha bar nam się tu zrobił. Pięknie. Dobra, to sobie zróbmy meczecik. Meczeczejcik. Teraz tak, tutaj sobie możemy zrekrutować kupca. Kolejnego. Tu mamy jeszcze jedną kopalnię złota, mamy kość słoniową, mamy niewolników. A możemy więcej tych kupców zrekrutować? Niestety nie. Nie w tym momencie. Dobra, tutaj nam... Kurde, niedobrze to wygląda troszeczkę. Musimy tutaj jeszcze uderzyć, ale wszystko w swoim czasie, spokojnie. Na razie tutaj za dużo się troszkę dzieje. Sytuacja musi się nieco uspokoić. Dobra. Słuchajcie, dobra, lecimy z kolejną turą. Jestem cholernie ciekaw, czy ci Hiszpanie zdobędą tą Pampelunę. Bo jeśli nie, to ja ją zajmę. Znaczy, jeśli zajmą, to jeśli uda się... Jeśli Hiszpanie zajmą Pampelunę, to wtedy nasze wojska zaczną ją oblegać. I mam nadzieję, że uda nam się to przejąć. O, mały meczet mamy, pięknie. To teraz tutaj duży lokal z Shishą. I teraz tak, tutaj mamy naszego agenta. Dobra, ty idziesz tutaj. Okej. No naprawdę tu są niezłe te miejsca. Tu można naprawdę sporo hajsiwa zarobić. Możemy tutaj kolejnego? Możemy kolejnego, pięknie. Dobra. Okej, co tu dalej? Aha, teraz tak. Stąd. Miałem wziąć te kilka oddziałów uszkadzanych w walce, przerzucić je tutaj. Stąd miałem przerzucić te oddziały tutaj. No dobra, dobra. Okej. Dobra, mam nadzieję, że do czasów szturmu Turkmenii jazda beduińska. Okej. Oni tu chyba niewiele mają. Dobra. Teraz tak. O, tu jest jeszcze ty polis. O, i tu jest kolo do zabicia. Dobra, słuchajmy go kielem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że ten zamach się powiedzie. To jest książę. Książę Dziudzianu. No. Kurde, co te węże takie ostatnio są... To te węże takie ostatnio są jakieś nie na żarte. Ciągle by tylko te szczury jadły. Dobra, słuchajcie. Będziemy powoli... A, dobra, ty masz się tutaj połączyć z tą armią. Dobra, tu jeszcze też jakaś siły podeszły. Oj. Dobra. Dobra, my sobie staniemy tutaj. O, tutaj na rzece, na moście. Staniemy sobie. Ty spróbuj tego króla znowu kielem. Mam nadzieję, że tym razem się to powiedzie. Bo jak nie, to lipka. O nie, znowu te babsko przyszło. Te babska mnie coś nie lubią. Dobra. Tutaj sobie możemy... Dobra, nawadnianie robimy. Tu co możemy zrobić? Możemy to całe rozbudować na maksa. Tutaj co? A to sobie... Czy co? Dobra, przeróbmy to na miasto.
Myślę, że to będzie dobre pod kątem finansowym. Zresztą ja i tak tam jednostek za bardzo nie produkuje. Dobra. Dobra. Te nasze jednostki już jechały. Dobra, słuchajcie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania oraz doceniania moich filmów, jak i do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Na razie. Cześć i czołem. Ciao. Do następnego.